22 lutego 2017 roku, Ząbki, przed kamerą. Tomasz Utkowski. Dzień dobry Państwu. Mieszkam w Ząbkach, pod Warszawą, to jest niedaleko. Wpadłem na taki pomysł po swoich krzywdach i po tym, co obserwuję, co się dzieje, ponieważ często przebywam w Studio Polska i obserwuję, jak ludzie się wypowiadają. Wpadliśmy na pomysł, to znaczy ja wpadłem, ale jest nas dwóch organizatorów, na pomysł, żeby powstał marsz przeciwko bezprawiu w Warszawie. Trochę powiem o sobie. Skąd ten pomysł i dlaczego taki marsz robię i dlaczego chcę działać dla Polski, dla Polaków. Nie chcę za bardzo mówić o swojej sprawie, czyli córki tej, że mi zabito córkę na organy, ale chcę powiedzieć wam od kiedy i jak i dlaczego walczę z wymiarem sprawiedliwości. Czyli żeby nikt nie mówił, że nie wiadomo skąd się wziąłem, że jestem jakimś ubekiem albo coś, pokażę państwu wyrok. Wyrok sędziego sądu rejonowego dla Warszawy Woli. Proszę spojrzeć. To jest sędzia Aleksandra Chomańska. Wydała wyrok w 98 roku. To jest wyrok skazujący mnie na 3 lata w zawieszeniu. Proszę zobaczyć, jak go uzasadniła. Nie miała żadnych dowodów mojej winy. Ja tylko zaczytuję Państwu, co tu jest napisane, bo to jest niewyraźne, bo to stary wyrok. Jako okoliczność obciążająca sąd uznał nieprzyznanie się do winy. I proszę, tylko powiem taki temat. Jeszcze napisała też, że czyn, którego miałbym się dopuścić, na który nie miała dowodów, to jest nagminne przestępstwo na terenie całego, tu napisała, na terenie całego kraju. Czyli jednym słowem tak, obciążyła mnie winą, że takie przestępstwo jest bardzo złe i jest to nagminnie łamane przez innych, więc ja zostałem za to skazany i okolicznością obciążającą napisała, że się nie przyznałem do winy. Chodziłem z tym wyrokiem wszędzie, byłem u ministra wszędzie w tamtych latach, wszyscy się za głowę łapali i mówili, no ale przecież ta sędzia to jest jakaś albo psychiczna, albo niezrównoważona, albo był taki rozkaz, żeby pana wsadzić do więzienia. Bo nie można kogoś skazać tylko na podstawie tego, że się nie przyznał do winy. Bo co to znaczy? Jak ja bym się przyznał do winy, do tego, czego nie zrobiłem, to wówczas nie potrzebowałaby dowodów, ale dałaby mi wyrok łagodny, nie skazałaby mnie, nie? Czyli miałem się przyznać do tego, czego nie zrobiłem. A skoro się nie przyznałem, a oni nie mieli dowodów winy, to napisała to wprost, że nieprzyznanie się do winy jest okolicznością obciążającą i jedynym dowodem w sprawie, na którego podstawie mnie wsadzono do więzienia. Bo musicie wiedzieć, że za czym ten wyrok dostałem, to siedziałem w więzieniu 4 miesiące. Aresztowano mnie pod zarzutem matactwa i wsadzono mnie na Białołękę. Na Białołękę jak trafiłem, o tu jest postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Białołęka, dzielnica Warszawy. Tak, tam jest więzienie na Ciupagi 1. I tam mnie wsadzono. Proszę tutaj spojrzeć na postanowienie tymczasowego aresztowania. To było postanowienie właśnie do tamtego wyroku, który później wydano. Ponieważ siedziałem tam 4 miesiące, tu jest zaświadczenie przez ten sąd wydany, to musiano mnie skazać, dlatego mnie skazano, że już tam się znajdowałem na tej Białołęce, byłem męczony. To dlatego mnie skazano na 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. I teraz tak, do czego zmierzam? Bo to nie jest jeszcze istotą, to, że sędzia swoją głupotą skazała niewinnego, a jedyną podstawą winy obciążyła go tylko dlatego, że się nie przyznał do tego. To nie jest jedyna głupota. Głupotą było to, że jak mnie zamknięto na Białołęce, zamknięto mnie w celi dla gripsujących. To 6 osób siedziało. Ja wam muszę o tym powiedzieć, żebyście wiedzieli, jak co tam przeżyłem przez te 4 miesiące. Siedziało 6 przestępców. Tu dwie prycze, tam dwie prycze i z tyłu dwie prycze. Naprzeciwko mnie siedział facet, który zabił za 5 zł człowieka jednym ciosem noża w serce. Dostał tam 12 lat. Ja z nimi siedziałem, będąc niewinny. Przeżywałem to strasznie, bo patrzyłem na tego faceta codziennie i się zastanawiałem, jak można kogoś zabić za 5 zł. I dlaczego ja trafiłem pod tą celę? Składałem tam skargi. Złożyłem mnóstwo skarg. Tutaj mam coś takiego w ręku. To są potwierdzenia przyjęcia tych skarg na Białołęce. No tego jest 100. 100 sztuk. Dziennie pisałem po 3 skargi, że jestem niewinny. Pisałem do sądów, do sędziów, do prezesów, do ministra.
100 listów wysłałem w ciągu 4 miesięcy. Dziennie po 3 skargi. Czy mogę wejść w słowo? Był to rok 98. 1998 rok. Tak, i już wtedy istniało bezprawie w Polsce. I które cały czas istnieje. I jak pisałem te listy, nikt mi nie pomógł. Żaden minister czy prezydent nie wystąpił, chociaż byłem niewinny. Ale dobrze, przetrwałem to więzienie. Straż więzienna mnie drugiego dnia napadła. Zamknięto mnie w celi dla groźnych przestępców. Ja tylko pokażę kawałek protokołu. To jest protokół zatrzymania w celi, gdzie co pół godziny wchodzili funkcjonariusze straży więziennej. Wchodzili i mnie bili. Co pół godziny dostawałem, odbito mi tam nos, do końca życia mam połamany, odbito mi nerki. Po tym, jak mnie tam bili i katowali, cieszyli się w ogóle z tego. Podejrzewam, że ta sędzia czekała, żeby mnie tak zakatowali, żebym się przyznał do tego, czego nie zrobiłem. Normalnie jak kiedyś za komuny, jak UB robiło, jak faszyści to robili, katowali mnie po to, żebym się tylko przyznał. Jak wyszedłem z tego więzienia po 4 miesiącach i dostałem wyrok, że jestem niewinny, dali mi odszkodowanie. Ale wiecie, jakie to odszkodowanie było? Tu jest kwota 6 tysięcy i 25 tysięcy odszkodowania. Oczywiście ja tych pieniędzy nigdy nie widziałem. Dostałem tylko 6 tysięcy. Ponieważ te 25 tysięcy zabrał mi prokurator. Przyszedł sędzia dyspozycyjny z sądu wojskowego i zabrał mi te 25 tysięcy. Ale ci sędziowie, co mi to przyznali, to jeszcze byli ludzcy. Ale później, jak przyszedł ten ustawiony sędzia cały, bo są tacy sędziowie dyspozycyjni, którzy przychodzą, to są na ogół wojskowi, oni na rozkaz robią. Oni zabrali mi te 25 tysięcy, a ja bym nawet 100 nie chciał, żeby tam siedzieć w takich warunkach, jak siedziałem, bo siedziałem w celi dla palących, a ja byłem niepalący. Pisałem wiele skarg, żeby mi przenieśli, bo nie mogłem wytrzymać, bo pełno dymu, osoba paląca nie mogła wytrzymać. Nic to nie dawało, oni mnie bili, katowali prawie codziennie. Później po tym wyjściu zrobiłem badanie. Badanie u takiego biegłego, to jest biegły z medycyny urologicznej, który napisał, który wydał opinię po pobiciu. On wydał opinię, proszę Państwa, na podstawie dwóch dokumentów. Pierwszy dokument to akurat jest taki, że w momencie, jak przed aresztowaniem, ale to musimy tutaj pokazać, jeszcze przed tym, musimy tu pokazać, że w momencie, kiedy byłem przed zatrzymaniem, to był lipiec 2008, nie było żadnej choroby, nie miałem i nie było krwi w moczu. 98 rok. Tak, cały czas mówimy o tym 98 roku. Nie było żadnych krwi. A w momencie, tu jest badanie wykonane w areszcie śledczym, tam gdzie siedziałem podczas tego osadzenia, gdzie w tym badaniu na końcu Państwo zobaczycie, pojawiła się krew po pobiciu w moczu. Ponieważ i ten biegły, porównując te dwa dokumenty przed osadzeniem i w trakcie osadzenia, napisał, że uszkodzeniem nerki może być stłuczenie. Tu jest to trochę podkreślone. Stąd ten mocz i ból. Ona po prostu była stłuczona przez tych funkcjonariuszy więziennych. Ta nerka. Ale do czego zmierzam? Chciałem Wam to pokazać, ponieważ jest dużo pytań. Pytacie mnie, dlaczego organizuję ten marsz. Marsz bezprawia w Warszawie. Organizuję go właśnie nie tylko dlatego, bo mam jeszcze więcej, co mnie spotkało krzywd, ale to jest jak gdyby krzywda taka, którą mogę pokazać. Kiedy sędzia skazuje niewinną osobę, kiedy pisze, że jedynym obciążeniem i winą jest nieprzyznanie się do winy, kiedy osadza mnie w areszcie, kiedy mnie wreszcie potłukli, kiedy mi zdrowie odebrali, kiedy odszkodowanie jest śmieszne, bo 6 tysięcy złotych odszkodowania, to ja dziękuję, ja za 100 tysięcy bym nie poszedł i nie chciał tego przeżyć. Bo ja zarabiałem wtedy 15-20 na miesiąc, ja mam na to faktury w tamtym okresie. Nie zapłacili mi za te 4 miesiące, powinni mi oddać 100 tysięcy, co najmniej tyle, co utraciłem zarobków. Bo ja miałem własną firmę. Firma przez te 4 miesiące upadła. Zniszczyli mi życie ci oprawcy, dlatego uważam ich za oprawców i bandytów gorszych od Hitlera i Stalina, ponieważ już teraz nie mamy żadnej wojny, a oni potrafią takie rzeczy robić. Najgorzej mnie w tej chwili boli to, że taki sędzia sądu apelacyjnego we Wrocławiu
zarabia 22 tysiące na miesiąc. I on potrafi iść do sklepu i ukraść pendrive'a za 2 tysiące przy takich pensjach? To jest w ogóle śmieszne. A kiedy kobieta pójdzie, która pracuje w Biedronce, zarabia 1300-1500, ma troje dzieci na utrzymaniu, nie ma nieraz co, skończą jej się pieniądze i po prostu nie ma za co ich wyżywić. I przez pomyłkę zjeba tonika i zapomnie za niego zapłacić, to ona jest od razu skazana, od razu ma karę, a niektórzy trafiają do więzienia. Bo nie mają na tą grzywnę, żeby opłacić tam powiedzmy 500 zł i trafiają na 10 dni do więzienia. I my jako społeczeństwo utrzymujemy te więzienie, bo utrzymanie więźnia kosztuje 3,5 tysiąca miesięcznie. My płacimy na to podatki, ale ich nikt nie rozlicza. I po tym, jak to usłyszałem o tym sędzi we Wrocławiu, postanowiłem, nie, muszę coś zrobić. Muszę zrobić ten marsz. I muszę was wszystkich Polaków połączyć. Nie możecie walczyć. Trzeba wiedzieć, że sądy są różne, i gospodarcze, i karne, i cywilne. I moim zdaniem, jeżeli ja tego nie zrobię, to nie zrobi tego nikt. Musimy wyjść na ulicę i głośno powiedzieć. Chciałbym, żeby każdy przyniósł swój baner, albo powiedzmy zrobił sam swój baner, na którym napisał imię i nazwisko i został pokrzywdzony przez tą osobę. Żebyśmy pokazali na nasz marsz, żeby się zjawiły wszystkie telewizje, Polsat, TVN, żeby pokazała, żeby cała Europa zobaczyła, jak oni krzywdzą tych ludzi. To nie chodzi o to, żeby dzielić, że tu jest grupa pokrzywdzonych ojców, tu pokrzywdzonych matek, tam pokrzywdzonych ze sądu cywilnego, tam z karnego znowuż. To nie o to chodzi. Bo wszyscy się dzielimy na razie, wszyscy próbujemy coś walczyć, ale nic nie możemy zrobić. Panie Tomaszu, ostatnio było głośno w mediach o liście jakiejś pani prezydent z Europejskiej Komisji w sprawie sędziów polskich, ponoć gnębionych, szykanowanych, a nawet fizycznie maltretowanych. Słyszał pan coś o tym? No, bardzo dobrze, że pan się spytał, to powiem panu coś takiego. Ostatnio w Studio Polska, 18 lutego, jest to na internecie, w drugiej części jestem, jestem na tych nagraniach, też obserwuję ludzi tych pokrzywdzonych. Oni niekiedy sobie nie radzą, nawet nie umieją się wysłowić. Nie radzą sobie przedstawić swoich problemów. I tam nagle jeden poseł z PSL-u, dziwny człowiek jakiś, mówi, że jest pierwszej kadencji, a mówi, jakaś jest nagonka na sędziów. A ja się pytam, ale jaka nagonka, panie pośle? Przecież gdyby on nie ukradł ten Wrocławiu, to by nikt o tym nie mówił, bo nie byłoby o czym mówić. Gdyby on był uczciwym człowiekiem, to nie jest żadna nagonka. To po prostu są bandyci i złodzieje. Chodzi po sklepie, zarabia dużo, jeszcze kradnie. Ja się nie dziwię, mówię matce, co ma 1300 zł i nie ma na jedzenie i przez pomyłkę coś zje. I od razu poniesie konsekwencje. Ja będąc niewinny siedziałem tam. A to jest człowiek, który jest zaufania publicznego. Kto z nas by chciał, żeby taki sędzia złodziej przyszedł przed chwilą ze sklepu, ukradł pendrive'a, założył togę, założył łańcuch Polski, reprezentuje nasz Polaków, usiadł w sądzie i wydawał wyrok na kimś karny, skazał kogoś niewinnego w naszym polskiej imieniu. Przecież to jest bandyta, oni powinni być czyści. Tu wam też pokazałem sędzie bandytkę. Być może już teraz nie pracuje w sądzie rejonowym, to było 10 lat temu prawie, może jest awansowana. Ale takich ludzi trzeba karać. Więcej, prawie 20 lat, bo rok 98. Tak, prawie 20 lat mamy. A jaka była podstawa pańskiego aresztowania, zatrzymania, dochodzenia? No podstawa była taka właśnie, że ja mam się ukryć, a postępowanie musi być zabezpieczone, więc trzeba mnie osadzić na Białołęce. I siedziałem tam 4 miesiące. Bito mnie, żebym się przyznał, bo chcieli na mnie wymusić przyznanie. Powiem państwu szczerze, że po miesiącu miałem zamiar się przyznać do tego, czego nie zrobiłem. A do czego? Do tego, co oni chcieli, bo sprawa dotyczyła, to była sprawa rodzinna. Nie chcę zadawać się w szczegóły, bo chcę państwu powiedzieć, że są nieuczciwi sędziowie, że chcieli w ten sposób wymusić na mnie zeznania. Ponieważ nie mogli tego wymusić, napisali w wyroku, że nieprzyznanie do winy się jest okolicznością obciążającą. Co w ogóle nie jest żadną okolicznością. Bo mówię, chciałem się przyznać, bo chcieli na mnie wymusić. Katowali mnie tam, sadzili mnie do celi sześcioosobowej z recydywistami, z mordercami, gdzie palili papierosy. Strażnicy mnie bili prawie co drugi dzień. Zamknęli mnie w izolatce w takiej celi. Tak zwane dźwięki, wchodzili co pół godziny, goły byłem, zaraz cię wyruchamy, takie teksty. To wszystko straż więzienna, nie dawali mi jeść, kopali mnie po twarzy, połamali mi nos, odbili mi nerki, zrobili mnie praktycznie inwalidą, bo mam problemy po odbiciu z kręgosłupem. Teraz nasze państwo ma płacić przez takie działania jednego sędziego. Zobaczcie, ile on robi krzywdy narodowi polskiemu. Przecież my to wszyscy pamiętamy. Oni zapominają o podstawie, że oni wyżywając się na nas, obywatelach, gnębiąc nas,
Przecież w mojej sytuacji może być każdy z was, nawet co dzisiaj nie ma postępowania. Wejdą mu do domu, rozwalą drzwi, wsadzą do więzienia. Ale takie były sytuacje już. Niewinnych ludzi mogą katować. Więc musicie to wiedzieć, że marsz jest też dla was. Jest dla pokrzywdzonych, których jest około 5 milionów, wszystkich zapraszam. Jest dla tych, co nie są pokrzywdzeni, mają dzieci, bo ich dzieci też mogą, wam mogą firmy pozabierać, mogą wszystko z wami zrobić. Nie możemy pozwolić na to, żeby złodzieje i bandyci sądzili. Tu macie jedną bandytkę, która życie mi zepsuła. Ona nie powinna pracować. Tu macie inną sędzię, która mi zabiła córkę. Tu jest napis, można nawet najechać na to. Ja z tym żyję i walczę z tą sędzią. Macie później sędziego... A nazwisko i imię tej sędzi? Mam wszystko, ale to może zrobimy inne filmy na ten temat, bo na sądy mam dużo materiałów, mam dużo dowodów, ale zróbmy to w inny sposób. Na razie chcę państwa zaprosić na marsz. Chcę państwu powiedzieć, jakie są pomysły. Chcę to powiedzieć na marszu, ale mogę to w tej chwili nagrać, bo to jest dosyć krótkie, więc powiem, jaki mam pomysł. Naprawdę pomysł jest wspaniały do wprowadzenia od jutra. Szanowny nasz minister Ziobro, na którego żeśmy większość głosowali na PiS. PiS naprawdę dużo dla nas robi. Ja wiem, że w tej chwili powiem, ale ktoś powie, mamy te 500+, mamy co innego. Oni wyciągają rękę do społeczeństwa. Nie wiem, jak długo ta ręka będzie wyciągnięta. Za chwilę mogą ją schować, jak będzie się atakować. Minister Ziobro może dać rozporządzenie, w którym zobliguje, powiem wam to dokładnie, tylko żebyście posłuchali. W każdym sądzie jest prezes sądu okręgowego, apelacyjnego i najwyższego. Powiem wam jedno, co wiecie. Oni mało pracują, a najwięcej zarabiają. To jest prawda. Mają mało obowiązków. Oni nie mogą ingerować w postępowania, bo mówią, że nie mogą. I nawet taki sędzia nie dopuści wam dowodów, działa przestępczy i oni nie mogą, oni nic z tym nie mogą zrobić. Wiem, mam jeden pomysł. Skoro oni dużo zarabiają i mało pracują, jeden obowiązek minister może im dodać, bez ustawy, bez niczego. Po prostu, żeby oni co 6 miesięcy prowadzili coś na zasadzie... jak to nazwać? Coś na zasadzie takiego zeszytu, żeby zgłaszali, mieli obowiązek co 6 miesięcy zgłaszać 3 najgorszych sędziów. Wiecie państwo, wytłumaczę wam, dlaczego to jest istotne. Bo jeżeli zrobimy coś takiego, że prezesi będą punktowali pracę, w różny sposób możemy to, to już ministerstwo niech sobie dopracuje to. Czy za spóźnianie będzie jakieś tam punkty, za przedłużanie postępowań będzie, za skazanie niewinnego, tak jak umie, ta Chomańska, dostałaby przykładowo 100 punktów za to, że niewinnego skazała, to teraz patrzcie, ona by może trafiła z tego sądu jako ta najgorsza, minister wziąłby teczkę i by poprosił, i by zastanowił się, czy taki sędzia jest potrzebny. To tak jak, powiem wam, tak jak lekarz. Macie lekarza, który zabija 3 osoby na stole. Czy on jest potrzebny? On dalej całe życie będzie lekarzem, bo on skończył studia i wszystko, ale pozbawia się takiego zawodu wykonywania. I do czego zmierza mój pomysł? Mój pomysł do tego zmierza, żeby to wprowadzić natychmiast. Czyli niskim nakładem finansów. Jednym rozporządzeniem. Żeby co pół roku były zdawane raporty przez prezesów. Oni nie będą tego fałszować. Oni będą skazywali 3 najgorszych. I to będzie udokumentowane. Przynajmniej na jakiej podstawie pan twierdzi, że nie będą fałszować? No na takiej podstawie, że taki sędzia się spóźnia. Jeden się nie spóźnia, zakłada łańcuch, jest porządnym sędzią, nie kradnie, nie ma postępowań dyscyplinarnych, a drugi przychodzi o pół godziny później, olewa to wszystko i on... Czy porządny sędzia to polega na tym, że się nie spóźnia i zakłada na czas stogę i łańcuch? A może wyroki jakie wydaje? Nie, no niekoniecznie. Przecież musimy ludzi obserwować. Jeżeli ktoś się spóźnia, lekceważy swój zawód, ma o sobie wysokie mniemanie, jest taką przysłowiowo świętą krową... To jest kasta przecież wybrańców narodu. Dobrze, bo będę musiał się wtrącić. Ja chcę powiedzieć do końca. Proszę nie atakować mnie, bo ludzie nie zrozumią, o co chodzi. Jest taki przypadek, że taki sędzia, który jest jak gdyby w pracy zauważany przez innych kolegów, który robi błędy, bo każdy widzi, w każdym zgrupowaniu są tak zwane przysłowiowe czarne owce. I wtedy taki prezes ma jakąś skalę punktową. Powiem państwu, że mnie w Wołominie jeden sędzia, Mosakowski Robert, skazał 3 razy, a sąd okręgowy 3 razy uniewinnił. I on nadal pracuje. Muszę wam powiedzieć, że skazał niewinnego 3 razy.
jeżeli nie będziemy się domagać tego, żeby prezesi wskazywali tych sędziów, to nigdy w życiu nie oczyścimy wymiaru sprawiedliwości. Są różne pomysły różnych ludzi, ale kosztowne, które nie da się wprowadzić od jutra. Ten pomysł da się prowadzić od jutra. I ja będę mówił dokładnie o tym pomyśle na marszu. Chcę, żeby cała Polska wiedziała, że to jest mój pomysł. I wiem, że rządzący go wykorzystają wcześniej czy później, ale dla mnie nie będzie żadnych zasług. Chociaż ja nie oczekuję, bo chcę, żeby było lepiej. Ale pomysł jest bardzo dobry. Bo wiecie Państwo, jeżeli ten prezes sądu będzie miał obowiązek wskazywania tych trzech najgorszych, to wówczas będziemy mieli taką sytuację, że reszta sędziów będzie próbowała poprawić jakość swojej pracy. A na tym nam przecież zależy, żeby jakość pracy sędziego była jak najlepsza. Nie możemy chodzić na ulicę i krzyczeć, że mamy samych komunistów, że sądy są złe, a nawet ten ostatni pomysł ław przysięgłych, przecież mamy 10 tysięcy sędziów. Wiecie Państwo, że do każdej rozprawy trzeba mieć 15-10 ławników. Nie ma na to środków. Żaden rząd się nie zgodzi na to, bo nie ma środków na to, żeby 100 tysięcy ławników od już tak klepnąć i ich postawić. Trzeba robić teraz, bo teraz są potrzeby, które muszą być. Zapraszam wszystkich na ten marsz, który się odbędzie 20 kwietnia. Data jest całkiem przypadkowa, ale myślę, że już będzie ciepło. Nie musicie przywozić koniecznie flag. Jeżeli macie swoje transparenty, zrobicie swoje napisy, banery, będzie to dużo lepsze. Zapraszam też wszystkich redaktorów, bo to będzie lepszy marsz, bo to nie jest marsz ku pamięci, tak jak miesięcznica, czy marsz niepodległości. My chcemy coś zmienić. Zapraszamy też reklamodawców, mogą u nas być. Zapraszamy też osoby, które wesprzą nas. Potrzebujemy muzyka jakiegoś, który będzie ładnie grał, patriotyczne piosenki, a la happening. Pokażmy tą siłę rządzącym, że nas jest aż tak wielu. I jeszcze jedno. Ten marsz się nie kończy 20 kwietnia. Ten marsz zaczyna się dopiero. Chciałbym, żeby to było takie święto do walki z bezprawiem w Polsce. Chciałbym was wszystkich połączyć. A najbardziej tych, nawet co eksmisje dostają na bruk. Bo i tych innych ludzi, jeżeli jeszcze żyją, bo musicie wiedzieć, że eksmisja na bruk to jest nieraz wyrok śmierci wydany przez sędziego cywilnego. Was wszystkich chcę połączyć. Dużo tych osób nie żyje. Trzeba o tym wiedzieć, że eksmisja na bruk to jest nieraz wyrok śmierci dla osoby, która nic nie popełniła. Nie ukradła nawet batonika. No, czas mnie goni, tak mówią, ale no chciałem wam powiedzieć więcej. Potrzebuję zrobić taki film z półtorej godziny dla was. Powiedzieć wam... Kto to będzie oglądał? Myślę, że pokrzywdzeni będą oglądali, albo wszyscy. Nie można tak atakować, kto to będzie oglądał. Nie ma sensu iść na ten marsz. Takie marsze już były, one nic nie dają. To można siedzieć w domu, nic nie robić. Poczekać, aż zapukają. Dzień dobry, ma pan firmę? Już pan jej nie ma. Dzień dobry, ma pan alimenty? Idzie pan na ciupagi. Dzień dobry, jest pan niewinny? Zostanie pan skazany. No alimenciarzom pan Ziobro wydał walkę. Nie wydał walki. Pan Ziobro, nie uważam, że to jest zły człowiek. Myślę, że to są bardzo dobrzy ludzie. Zresztą widać po postępowaniu, jak postępuje Jaki. Proszę nie wkładać w moje usta. Jaki bardzo dobrze mówi. Sędziowie nie mogą być sędziami w własnej sprawie. Dlatego postępowania dyscyplinarne nie mają. Tu ta sędzia miała postępowanie dyscyplinarne. Myślicie Państwo, że nie mieli? Tu są dokumenty na postępowania dyscyplinarne. Tu jest prokurator w tej sprawie miała zarzuty. Być może już nie jest prokuratorem. Ale to nic nie dają, bo oni sami są sędziami w własnej sprawie. Musimy doprowadzić do tego, żeby prezes sądu wskazywał trzech najgorszych. Ale prezes sądu też jest sędzią. Boże, przecież nie bądźmy tacy. Proszę nie mówić mi tak, bo nie będę mógł z pana nagraniem prowadzić, bo nie lubię bardzo ludzi takich uprzedzonych do Żydów, do komunistów, którzy są przysłowymi pieniaczami, którzy widzą wszędzie przestępców, bo to są ludzie, z którymi się nic nie da zrobić, bo każdy jeden pomysł będą to torpedować. Nie lubię takich ludzi, naprawdę. Nie chcę przerwać tego nagrania, bo to jest nagranie dosyć fajne. Ale musimy przerwać już, bo czas nas goni. Aha, bateria się kończy. Tak, 25 minut. Bateria się kończy. Żyje się już, tak. Więc bateria się kończy, zrobię coś innego. Część kolejna, następnym razem. No tak, trochę to przerwane i głupio wyszło, ale nie z mojej winy. Bo... No prowadzący, nagrywający zawinił, oczywiście. Nie, no nie mamy po prostu tyle baterii, żeby was zaprosić tak jak trzeba. Chcę powiedzieć, że nie musicie tam być, bo nic nie musicie Państwo. Ale byłoby mile widziane, gdyby nas było wielu.
gdyby pokazać tą siłę skrzywdzonych osób, nieskrzywdzonych i tych, co mogą być skrzywdzeni, bo sami widzicie, że ja byłem niewinny, a przesiedziałem w więzieniu 4 miesiące. I nie tylko pan.